momentu, jak wejdziesz, to się będzie nagrywać. Zobaczysz, jak to mniej więcej wychodzi. No ja tutaj całą 40 mam tak zaplutą, bo jak przeskakiwałem na tą częstotliwość, to generalnie widziałem, że mniej więcej tak się po całej 40 to rozkłada. Odebrałem Maćku, Święty Krzyż, okolice Kielc. Ja cię słyszę tutaj na pograniczu szumów. Nie mam założonych słuchawek, więc nie jest tak źle, bo jestem w stanie odczytać, co mówisz z głośników zewnętrznych, więc dochodzi to czytelnie 100%. Natomiast jakość modulacji jest słaba, 3 minus mniej więcej, tak bym to określił. Natomiast 100% czytelne. Tak to wygląda u mnie na stacji bazowej QTH pod Zamcze. No nie do końca odebrałem, zrozumiałem, że nadajesz z Icoma i już resztę mi znowu ucięło. Zrozumiałem, że ja ci wychodzę tam w okolicach 5 US-ów, tak? No a powiedz mi, a modulacyjnie jak to idzie? Jeszcze raz powtórz. To jest Roger Bip z tego radia. No, wszystkie są takie udziwnione, że tak powiem, i dlatego no, wybrałem najmniej udziwnionego, jaki tu jest. No, ale generalnie no, muszę czymś zakończyć na USB rozmowę, więc generalnie to jest Roger radiowy. No spokojowo, nie ma sprawy, zaraz się przestawię do AM-u i spróbuję z Łukaszem w AM-ie. No ja nie wiem, czy do niego dojdę, ale generalnie zobaczymy, jak to pójdzie. Także spoko, dajcie mi sekundę, ja No się ja przepnę jestem do w AM-ie. AM-ie, Nie wiem jak tam, czy dochodzę do Łukasza, czy nie dochodzę, czy do ciebie, Maćku, dochodzę, czy nie dochodzę. Jestem w AM-ie. Także jeżeli do was dochodzę, to spróbujcie potwierdzić łączność. Jeżeli nie, to spróbujemy ją potwierdzić na GSM-ie, czy dochodzę. No Maćku, niestety słyszę, że modulujesz, ale nie jestem w stanie odczytać twojej modulacji, także no w AM-ie to już jest, że tak powiem, katastrofalnie. Nie jestem w stanie nic wyłowić z twojej modulacji. Słyszę, że modulujesz, ale 100% to idzie nieczytelnie. Z tego się uda wyłowić. No, odebrałem, że mnie słyszysz na 3, tak mniej więcej, tylko nie wiem, esy czy na trójkę mnie słyszysz. No tak to odebrałem ja tutaj. No powiem ci, Łukasz, że idzie to no, bardzo zaszumione, co któreś słowo jestem w stanie wyłowić z waszej modulacji na początku, tylko zrozumiałem, że powiedziałeś potwierdzam, potwierdzam i dalej mi już utonęło reszta w szumie. No pozdrawiam również, teraz odebrałem, pozdrawiam do usłyszenia, także cytuję twoje słowa, pozdrawiam do usłyszenia. No odebrałem, że powiedziałeś dolatujesz elegancko, jeżeli dobrze odczytałem przekaz. No teraz końcówka wypowiedzi, tylko jak mnie odbierasz, jak mnie odbierasz, tak to mniej więcej odebrałem. No wiem, mówisz, że 5 W masz, ale to idziesz na poziomie szumów i muszę gdzieś tam próbować wyłowić tą twoją modulację z tych zniekształceń. No gdzieś to idzie mało czytelnie. Na 5 W na jednego już nie próbuj, podnieś się na dychę.
Odebrałem, że masz tylko 5 watów, nic więcej, tak? No, spokojowo. Dobra, Maćku, powiem tak, idzie to tak, jak idzie. Czytelny jesteś, ale są momenty, że jak te zakłócenia mi się trochę podniosą, to gdzieś mi giniesz w tych szumach. To już jest odległość dość znaczna do tego Świętego Krzyża. Zaraz sobie zobaczę, jaka to jest odległość. No ale zakładam, że nie mała. No odebrałem, że około 100 km, ale to ja zobaczę, jaka jest odległość w linii prostej, nie odległość drogowa, no bo w linii prostej, a drogowa, no to są dwie różne rzeczy. No odebrałem, okej. To co, kończymy test, tak? No, spokojowo połączę się, a jeszcze na koniec pozdrowienie dla Krzyja, bo nie zdążyłem tam do Krzyja nic powiedzieć. Krzyju, wszystkiego dobrego. Na razie 7-3, trzymajcie się. No, 73, bajo.